Na szczupaki do Szwecji. Szczupak niezmiennie od wielu lat pozostaje ulubioną rybą polskich spinningistów. Decydują o tym jego siła, waleczność, rozmiary i niepospolite piękno. Niestety Polska od dawna przestała być szczupakowym Eldorado, a wspaniałe mazurskie łowiska są dziś zdegradowane i w większości bezrybne. Szkoda czasu na szukanie tam szczupaków, których podstawowe, naturalne stada zostały bezpowrotnie zniszczone. Dziś, aby łowić tę piękną rybę, trzeba poszukać jej za granicą. W dobie integracji europejskiej zagraniczne wyprawy na ryby przestały być dobrem luksusowym, dostępnym tylko dla nielicznych. To już normalność. Jeśli chodzi o wyprawy na szczupaki, polscy wędkarze są wyjątkowo uprzywilejowani, gdyż całkiem niedaleko nas znajdują się bodaj najlepsze na świecie łowiska tej ryby. To szwedzkie Szkiery i Jeziora. Tam, w wielu miejscach, szczupak przez cały czas występuje obficie i każdy turysta z wędką ma szansę na wspaniałe urlopowe połowy. Jednak również w Szwecji należy dobrze poznać łowiska, gdyż niektóre są doskonałe, inne przeciętne. Nasze biuro od lat testuje szwedzkie wody oraz bazę turystyczną pod kątem ich atrakcyjności dla wędkarzy. W niniejszym filmie pragniemy przedstawić Państwu kilka znakomitych miejsc, które poznaliśmy osobiście i które rekomendujemy Państwu na wędkarski urlop. Wszystkie znajdą Państwo w ofercie Eventure Fishing. Jezioro Fiolen. Fiolen to jedno z naszych najlepszych odkryć w ostatnich latach. Jezioro jest usytuowane w Smalandii, niedaleko miasta Växjö. Należy raczej do kameralnych akwenów, gdyż ma około 150 hektarów. Jest pięknie położone wśród łąk i lasów, a pod względem rybności należy do najlepszych wód Szwecji. Głębokość jeziora oscyluje od 2 do kilkunastu metrów. Dno jest bardzo pofałdowane, pełne kantów i uskoków, a na dodatek na znacznym obszarze porośnięte roślinnością. Życie w jeziorze rozwija się bardzo bujnie. Na ekranie echosondy można zobaczyć olbrzymie ławice drobnych ryb. To wszystko sprawia, że Fiolen tworzy doskonałe środowisko do życia dla szczupaka, który ma tutaj pod dostatkiem rybiego pokarmu, a także mnóstwo niezbędnych kryjówek. Praktycznie wszystkie grupy naszych klientów, których wysłaliśmy do tej pory nad Fiolen, zaliczyły udane wędkowanie, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Ryby brały dobrze na przynęty gumowe, błystki obrotowe i jerki, a także na trolling, który jest tutaj dozwolony. Okrasą szczupakowych łowów bywają piękne okonie, niekiedy przekraczające kilogram masy. Szczególnie godny podkreślenia jest fakt, że na Fiolen pada bardzo dużo egzemplarzy okazowych, przekraczających metr długości. W 2007 roku jedyny miejscowy wędkarz, którego można spotkać na jeziorze, Ronnie Isaksson, wygrał zdecydowanie w konkursie Metterligan, organizowanym przez jedno ze szwedzkich czasopism wędkarskich. Ronnie złowił prawie 40 ponadmetrowych szczupaków. Największy miał 122 cm długości. Wszystkie ryby wróciły w dobrej kondycji do wody, gdyż takie były zasady konkursu. Fiolen jest również jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem zakwaterowania. Oferujemy tam dwa domki. Jeden położony jest nad samym brzegiem wody. Posiada wszelkie wygody: kuchnię, łazienkę, toaletę. Przeznaczony jest na 2 do 3 osób. Pomost z łodzią zlokalizowany jest kilka metrów od domku. Drugi domek, przeznaczony na 4 osoby, zbudowany został na małej wyspie. Można tam dotrzeć jedynie łodzią. Domek pozbawiony jest prądu i bieżącej wody. Stanowi on ofertę dla osób szukających ciszy i spokoju, preferujących bliski kontakt z naturą.
Ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary jeziora, postanowiliśmy chronić tutejsze szczupaki, które dostarczają naszym klientom tak wielkich wędkarskich wrażeń. Szczupak objęty jest całkowitym zakazem zabijania. Po złowieniu i sfotografowaniu musi być ostrożnie wypuszczony z powrotem do wody. Do konsumpcji można złowić sobie okonia bądź leszcza, a w jednym z sąsiednich leśnych jeziorek nawet sandacza. Dzięki tym regulacjom nasi klienci mogą być pewni, że w wodzie jest przez cały czas bardzo wiele okazowych szczupaków. Dobrze, do filmu. Ze względu na strefę ciszy, łodzie na Fiolen są wyposażone tylko w silniki elektryczne, a naładowane akumulatory dostarcza wędkarzom gospodarz. Jednak silniki elektryczne w zupełności wystarczają do pływania po całym akwenie. Szczupaki łowione na Fiolen są bardzo silne, waleczne i wyjątkowo piękne. Mają ciemne, brunatno-złote ubarwienie. Zapraszamy na ich połowy. Po rozpoznaniu miejsc przebywania i pór żerowania ryb, mogą Państwo liczyć na wielką wędkarską przygodę.